Witam serdecznie wszystkich hodowców. Dzisiaj jesteśmy w takim bardzo ciekawym miejscu na obrzeżach Opola. W miejscu, które skupia w sobie aż trzy poważne firmy, których właścicielem jest obecny tu pan Jacek Cebula, a mianowicie to znana Owigor Panderosa, stacja hodowlana, to znana od wielu lat w naszym kraju firma produkująca różnego rodzaju suplementy dla gołębi Owigor i firma Husator. O niej powiemy jeszcze w czasie innego filmu, bo jest też dla nas bardzo ważna. Ja najpierw chciałbym podziękować panu Jackowi, że gra z nami w tym wielkim przedsięwzięciu, jakim jest Święto Hodowców połączone z aukcją gołębi na rzecz fundacji, czy podopiecznych fundacji Ludzki Gest Jakuba Błaszczykowskiego. I chciałbym, abyśmy w tej chwili posłuchali obecnego wśród nas Darka, który zajmuje się stacją hodowlaną, ponieważ ma już w ręku gołębia, którego przeznaczą na licytację. Chcę tylko powiedzieć, że już zauważyłem, że rodzice tego gołębia znajdują się wśród tych najważniejszych gołębi jako drugi i trzeci na okładce rodowodu, ale o tym już więcej, myślę, powie Darek. Chcielibyśmy przeznaczyć na aukcję na Fundację Ludzki Gest samiczkę z naszej młodszej generacji szczepu Jansen. Dziadkowie tej samiczki to jest Claudio Cze. No Claudio Cze to jest tam jako roczny, wygrał w Holandii jako roczny, jako as. Natomiast od dołu dziadkiem tej samiczki, to jest samiczka, którą chcemy przeznaczyć, dziadkiem, drugim dziadkiem jest Olympic Luki. Olympic Luki to jest olimpijczyk z Poznania z 2011 roku. To jest gołąb chorwacki. Ayerkam zakupił z powrotem tego gołębia i chciałem nadmienić, że ten Olympic Luki jest dziadkiem również takiego teraz nowego gołębia u Hansa Ayerkampa, Luka Modric. Także dziadkowie Luka Modric i tej samiczki, którą chcemy przeznaczyć, to jest ten sam dziadek, ten Luka Modric, olimpijczyk z Poznania. Natomiast ten Claudio Cze, to wywodzi się tam troszeczkę z Kopmana, troszkę z gołębi z tego starego Cze z 2004 roku. Także samiczka jest przepiękna, przepięknej budowy. Referencje już mi spływają po tej parze z Polski, że te gołębie już się sprawdzają. Także to jest no, nasza top para numer jeden w hodowli Ponderosa. Dziękuję bardzo za takiego gołębia. Rzeczywiście cieszę się, że mam takie sygnały z Polski, iż ci, którzy zgodzili się ofiarować gołębia, chcą dać to, co mają najlepszego. Tu mamy tego przykład, także dziękuję bardzo. Będzie wystawiony oczywiście na licytację. Natomiast chciałbym jeszcze panu Jackowi oddać głos, żeby dwa słowa powiedział o swoich trzech firmach. Drodzy hodowcy, jest nam niezmiernie miło, że możemy w tej edycji znów wziąć udział, taki czynny. No i udało nam się zmobilizować do tego stopnia, że w zasadzie z tych trzech firm, o których tutaj kolega ksiądz wspomniał, przeznaczymy na licytację jakiś drobny fund. Ze stacji hodowlanej Ponderosa będzie to ten gołąbek, którego przedstawił Dariusz. Zaś firma Owigor jako producent karm i przede wszystkim suplementów wspólnie z salonem motocyklowym Husator przeznaczymy, sfinansujemy skuter. Jest to nowoczesny skuter marki Barton o pojemności 125. Także większość z kolegów, posiadając prawo jazdy na samochód, będzie mogło takim skuterkiem pojeździć, czy do punktu wkładań, czy nawet na treningi. Przystosujemy ten skuterek do tego, aby można koszt treningowy zamocować na jego bagażniku. Także myślę, że świetny prezent, świetny bonus, świetna motywacja do tego, żeby przyjechać na spotkanie, żeby wziąć udział w losowaniu,
żeby wesprzeć Fundację Jakuba Błaszczykowskiego, no i żeby znów się spotkać. Jest to teraz ten okres, gdzie wszyscy czekamy dopiero na wystawę ogólnopolską. Tak więc to święto hodowców jest świetną okazją, żeby się spotkać w naszym gronie, a przy okazji na szczytny cel dołożyć swoją cegiełkę. Także zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście taki drobny rekwizyt czy gadżet zostanie podarowany, ale o nim powiemy więcej na osobnym filmie. Także dziękuję bardzo. Jest ze mną niezawodnie Patryk, który wszystko koordynuje, pomaga. Także cieszę się, że możemy wspólnie działać dla Święta Hodowców Gołębi i pomocy dzieciom. Dziękuję bardzo. Zapraszam. No i bardzo szybko przemieściliśmy się z stacji hodowlanej i z Owigor Panderosa i ze sklepu Owigor właśnie do tej trzeciej firmy pana Jacka, husator.pl. Myślę, że warto zajrzeć, bo jesteśmy pod wrażeniem tu wyboru różnego rodzaju skuterów i nie tylko. Jak widać na filmie, pan Jacek gra dla tego święta i dla fundacji. Jest w bluzie Fundacja Ludzki Gest Jakuba Błaszczykowskiego. Jest z nami teraz szef sprzedaży tu w salonie, pan Arek. Jest też Madzia, która jest sekretarzem naszej fundacji. Ona tu nad wszystkim czuwa, żeby to było dobrze przekazane. No i mamy ten tak zwany malutki gadżet, o którym wspomniał Jacek, który przekazują. Rzeczywiście jesteśmy pod wrażeniem tego skutera. Więcej oczywiście tu człowiek, który się zna na tym najlepiej, czyli pan Arek, powie, co to za skuter, jak można nim jeździć, jakie ma osiągi, co można zabrać, czy kogo zabrać na ten skuter. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Zastanawialiśmy się wspólnie z Jackiem, jaki pojazd wybrać jako nagrodę główną. Wybraliśmy pojazd o pojemności 125. Umożliwia to jeżdżenie osobom, które mają prawo jazdy kategorii B, więc ktoś, kto nie ma niestety prawo jazdy kategorii B, takim pojazdem nie będzie mógł jeździć. Ale znając życie, w większości przypadków ludzie już mają kategorię B. Jest to pojazd, który ma około 10-11 koni mechanicznych, prędkość maksymalna około 90 km na godzinę, czyli można bardzo szybko zawieźć gołębie na wylot i jeszcze bardzo szybko wrócić i czekać na gołębie, bo na pewno będziemy szybsi niż lot. Jest dobrze wykonany pojazd z 2-letnią gwarancją. My jesteśmy gwarantem, czyli serwis oczywiście u nas. Pojazd będzie przygotowany, pojazd będzie gotowy do jazdy. No i czekał na osobę, która wygra tą nagrodę. No i oczywiście później będzie przekazanie, więc naprawdę polecamy serdecznie brać udział w loterii. Naprawdę jest to główna nagroda w tym naszym konkursie. Z nagrodami zapraszam, bo myślę, że warto chociażby zawalczyć o taki pojazd, bo każdemu się przyda. Dziękuję jeszcze raz za ufundowanie tak niezwykłej, cennej nagrody. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.